czasy, kiedy o Bydgoszczy mówiło się Brzydgoszcz, już dawno nie są aktualne. Bydgoszcz niezwykle wypiękniała. Mnóstwo wspaniałej nowej architektury, przepraszam, chrypa. To jest bardzo ładne miasto, więc bardzo chętnie kiedyś w Bydgoszczy coś bym... No jo, dzień dobry. Dzisiaj po raz kolejny rzucamy okiem na mapę Polski, gdzie przeniesiemy się na Kujawy, czy raczej do województwa kujawsko-pomorskiego, które to w memach godnie reprezentują Bydgoszcz i Toruń. Miasta te często są przywoływane w memach, a także dzięki wzajemnemu bliskiemu położeniu, dotarcia między nimi są bardzo duże. Czasem na ichniejszej granicy bywa naprawdę gorąco, a miejscowości te nieustannie starają się ze sobą konkurować. Ale dlaczego? Dlaczego w internecie co jakiś czas możemy spotkać się z memami o Perle Północy i co do tego wszystkiego ma Toruń? Przyjrzyjmy się tej sprawie, ale ostrzegam, dzisiaj historia memów w tytule filmu zdecydowanie nie wzięła się znikąd. Ale zanim przejdziemy dalej, to chwila dla sponsora tego odcinka, jakim jest Hero Wars, czyli gierka niczym rodem z Bydgoszczy, przez którą twoje poranne posiedzenia na sraczu staną się jeszcze dłuższe, aż nogi zdrętwieją. Na pewno masz dosyć chwil, kiedy się nudzisz, czy to w pracy, czy to stojąc w korkach, czy w ogóle jak stara ci gadano duchem w domu, dlatego możesz przejść transformację, jak w Transformersach, prawdziwego bohatera, który tylko wygląda jak z chińskiej bajki. Poznaj grę Hero Wars, stworzoną przez Nexters. Tak, o, odpalasz sobie giereczkę, kiedy tylko chcesz i gdzie tylko chcesz. Deweloperzy poza wersją na smartfony udostępnili również grę w oknie przeglądarki, więc możesz odpalić ją na ekranie swojego monitora w jeszcze wyższej rozdzielczości. Hero Wars łączy stare, dobre elementy z gier RPG, łącząc je z nowymi, przyjemnymi rozwiązaniami, ulepszając klasykę i unowocześniając ją. W grze możesz odpalić kampanię dla jednego gracza, gdzie twoja ekipa bohaterów będzie czyścić lochy z mobków, walić na łeb tytanów i piąć się w rankingu coraz wyżej, wyżej i jeszcze wyżej. Ale oczywiście, kto by grał sam, skoro można grać z ekipą swoich znajomych i razem walczyć z bossami, sami decydujecie, kto tu jest wice klan liderem, kto najlepszym przywódcą, a kto największym komandosem do zadań specjalnych. Dużą zaletą gry są ciągłe aktualizacje i wsparcie deweloperów, twórcy słuchają ludu i community i wprowadzają zmiany, jakich życzą sobie gracze. I zapewne dlatego w grę na całym świecie gra już ponad 100 milionów graczy. Nexters stale starają się zapewnić jak najlepsze wrażenia z rozgrywki dla wszystkich, nawet dla największych z rzęd. A wiecie czemu Nexters jest jeszcze wspanialszy? Bo dla nowych graczy dają 5 najlepszych bohaterów, a kto tu jest piąty? No musisz sam przekonać się w grze, a dostaniesz jeszcze ekstra 600 szmaragdów i 30 tysięcy złotych monet, kupa kasy. A teraz po prostu zrób sobie przerwę, żeby zostać bohaterem, kliknij w link opisie lub zeskanuj QR kod i zacznij grać w Hero Warsy już teraz. Bydgoszcz to jedno z większych miast w Polsce, ze swoimi 330 tysiącami mieszkańców i zajmuje zaszczytne 8 miejsce. Podobnie jednak jak Szczecin czy Łódź, to nie należy do najsłynniejszych turystycznych destynacji w naszym kraju. Można powiedzieć, że to zadupie, dosyć memiczne, ale jednak zadupie. Pod względem turystycznym przegrywa z sąsiadującym Toruniem. Znacie kogoś, kto powiedziałby: ej, dawaj, jedziemy do Bydgoszczy na weekend pozwiedzać Muzeum Mydła i Brudu? No właśnie. A zupełnie inaczej jest ze stolicą Pierników. Przyjadę tam do niego. Jadę do tego Torunia, ja kur... Doczekała się ona wpisania na listę UNESCO, ma dużo zabytków i interesujących mieszkańców. Niestety przyjęło się po prostu, że miejscowość położona nad Brdą to dziura. Tu jednak z kolei mieszkańcy Bydgoszczy powiedzą, że może i dziura, ale oni mają jakikolwiek przemysł, jest tam bardziej prestiżowo i na pewno lepiej mieszkać tam niż w Popłuczynach po wiosce Krzyżackiej, która teraz zarządzana jest przez ojca Rydzyka. Ale żeby lepiej to zrozumieć, spójrzmy na historię konfliktu tych miast. Początki Torunia jako poważnej miejscowości sięgają 1230 roku, kiedy to został założony przez Krzyżaków. Za założyciela miejscowości uważa się Hermana von Salca, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. To właśnie on jest odpowiedzialny za wzrost potęgi Krzyżaków i tego, że stworzyli oni swoje państwo i tłukli się ze wszystkimi dookoła, a Toruń bardzo pomógł im w ekspansji na ziemie wschodnie. Znacie chyba wszyscy historię i wojnę Królestwa Polskiego z Krzyżakami, z punktem kulminacyjnym, jakim była bitwa pod Grunwaldem w 1410. Bydgoszcz z kolei została założona kilkadziesiąt lat później przez polskiego króla Kazimierza Wielkiego i stanowiła swego rodzaju granicę naszego kraju i ziem należących do zakonu krzyżackiego. Od początku zresztą taki cel miał przyświecać tej osadzie – bronić naszego kraju przed ewentualnymi najazdami zakonników. Więc teraz pytanie, czy może istnieć lepszy powód nienawiści dwóch miast niż fakt, że jedno z nich zostało zbudowane przeciwko drugiemu? Ze względu na pochodzenie Torunia, to ludzie z Bydgoszczy nazywają ich pogardliwie Krzyżakami, sami jednak określani są jako tyfusy. Dlaczego dostali przezwisko takiej choroby zakaźnej? Nie jest to do końca wytłumaczone. Pogłoski istnieją, jakoby w Bydgoszczy w średniowieczu wybuchła epidemia tyfusu i po jakimś czasie ktoś przywlókł tę zarazę do Torunia, stąd urzędujący tam krzyżacy się wkurzyli i zaczęli pogardliwie nazywać bydgoszczan tyfusy. I cóż,
Lata po wojnie polsko-krzyżackiej wcale nie przyniosły żadnej ugody. Nie chcę tutaj wdawać się w głębszą historię, w każdym razie Polska poparła powstanie Związku Pruskiego jako przeciwwagi dla zakonu, no i ten polsko-pruski sojusz pokonał zakon krzyżacki w wojnie 13-letniej, która miała miejsce w połowie XV wieku i to właśnie w Toruniu został podpisany pokój. Wtedy król Kazimierz Jagiellończyk w nagrodę za to nadał przywileje dla Torunia, które spowodowały potężny rozkwit i wzbogacenie się miasta. Wiemy w końcu z historii, że właśnie na przełomie XV i XVI wieku w Toruniu żył Mikołaj Kopernik. I tak jak Toruń się bogacił, to Bydgoszcz wręcz przeciwnie. Role się jednak odwróciły podczas zaborów, kiedy to Bydgoszcz wpadła w ręce niemieckie i ówczesny król pruski Fryderyk II uznał, że wpompuje pieniądze w te byłe już polskie miasto, sprowadzi tam architektów, żeby to teraz Bydgoszcz był bogaty i ładny, a nie polski Toruń. Podobno wtedy w Prusach mówiło się, że Bydgoszcz to taki mały Berlin. Zaczęły tam powstawać stopniowo fabryki i przemysł, zaszła tu podobna sytuacja jak z Łodzią, do której również sprowadzano niemieckich przemysłowców. Kolejne zwroty akcji nastąpiły po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej, kiedy Toruń stał się stolicą województwa pomorskiego. Jednak już po II wojnie, kiedy władza została przejęta przez komunistów, to uznali oni, że ta chłopska Bydgoszcz o wiele bardziej nada się na stolicę, więc wszystkie urzędy zostały przeniesione z Torunia 50 km na zachód. I tego Torunianie nie mogą im wybaczyć. I tak oto walka tych dwóch trwa do dzisiaj i mówi się, że Toruń i Bydgoszcz nawiązują sojusz tylko wtedy, gdy ktoś usiłuje ich pogodzić. Tak jak było w latach 90., kiedy to zmieniono podział województw i były plany, żeby wcisnąć te miasta do województwa pomorskiego, dzięki czemu Gdańsk przejąłby rolę stolicy i byłby spokój. No ale tak nie jest i do dzisiaj miasta te muszą dzielić ze sobą urzędy. Naturalnie między Toruniem a Bydgoszczą nie ma żadnego muru, do Bydgoszczy jeździ się do pracy, a do Torunia na uczelnię Mikołaja Kopernika. Zresztą oni wszyscy porozumiewają się tam wspólnym językiem, bo ciągle powtarzają jo. W ogóle wyobraźcie sobie, że na faworki mówią chruściki. Rozumiecie coś takiego? Jeśli chodzi o same memy, to prym od dłuższego czasu ma tutaj Bydgoszcz. Mniej więcej w połowie roku 2020 ograniczoną popularność zdobyło hasło Jebać Bydgoszcz, gdzie prezentowano to miasto jako ogromne zadupie, gdzie nic nie ma, czyli wiecie, kolejny Sosnowiec, kolejny Radom. Co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Zdania są podzielone, czy wymyślił to ktoś z Torunia, czy jednak sam mieszkaniec Bydgoszczy chciał być taki edgy. Przyznacie, że mało to twórcze, dlatego śmieszki internetowe w grudniu tego samego roku wypromowały hasło Perła Północy, pisane z błędem ortograficznym, jako ukazanie Bydgoszczy w krzywym zwierciadle, aczkolwiek nie jako jakieś zadupie czy patologię, jak to jest w przypadku Bytomia czy Łodzi. O nie, nie, nie. W memach z cyklu Perła Północy to Bydgoszcz przyśmiewa wszystko, co widzieliście do tej pory. Jest to najwspanialsze miasto na całej ziemi, a może i nawet na Kujawach. Aktywnie w popularyzacji tego działał użytkownik wykopu o niku Zielony Kubek. Dosyć prześmiewcza akcja, gdzie zaczęto sugerować, że Bydgoszcz to metropolia rodem z Gwiezdnych Wojen, faktycznie wpłynęła pozytywnie na wizerunek miasta, kiedy to zaczęto pokazywać bardzo ładne fragmenty miejscowości, aż chciałoby się wszystko rzucić i tam pojechać, już nie w Bieszczady, tylko do Bydgoszczy. Władzom miasta zresztą również bardzo spodobały się te memy, bo w wakacje 2022 postanowili je postawić na Wyspie Młyńskiej i Placu Wolności, dzięki czemu spacerując tam można było odkryć, jak jest wspaniałe miasto, w którym się właśnie przebywa. Toruń został pod tym względem trochę przyćmiony, jednak jeżeli chodzi o memiczne postaci, to jednak byłe krzyżackie miasto wygrywa tutaj pojedynek. Od 2018 roku uważane jest za polską kolebkę patostreamingu, bo właśnie tutaj, w Meli, to znaczy się w mieszkaniu przy ulicy Urzędniczej, popularność zdobyły streamy prowadzone przez Daniela Magikala oraz Margaret, gdzie ludzie z całej Polski mogli obserwować życie Torunian w ich naturalnym środowisku. W tym momencie masz przejebane, przez ciebie mam przejebane. Nie! I do mojego domu więcej nie przyjdzie. Zniszczę cię. Przez ciebie nie. Zniszczę cię, kurwa. Zobaczymy, kto wygra. Zniszczę cię, kurwo. Nie. Ja tyle ci masz wypierdalać z mojego mieszkania. Wspominaną przeze mnie uczelnię UMK ukończył też jeden z największych polskich troli, czyli Testowiron, chociaż on nie wspomina tego zbyt dobrze. Ale okazało się, że typ skończył fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ten mój tytuł to jest kurwa chuja wart, jak wszystkie te tytuły w Polsce.
Tę samą uczelnię skończył również memiczny polityk Sławomir Mentzen. Toruń w ogóle jest tak światowy, że mieści w sobie cały amerykański stan, jakim jest Ohio, bo tak właśnie zwykło nazywać się dzielnicę Dębówka. I to byłoby na tyle. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym wielkim pojedynku i za kogo trzymacie kciuki. Czekam też na szczere wypowiedzi mieszkańców tych miast. Co sądzicie o sobie nawzajem? Jo. Do widzenia. Państwu.